Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, no to jest kolejny odcinek z Wrót Arkany. Kurwa, czemu ja tutaj taką gestykulację jakąś dziwną uskuteczniam, jak nawet mnie nie widzicie? No cóż, to chyba wynika z tego, że lubię sobie rękami pomachać. Dobra, zaczynając odcinek. Tak, mamy kolejny odcinek. W poprzednim odcinku zjednywaliśmy sobie z Przymierzeńców. Ten odcinek będzie wyglądał podobnie, z tym, że pewnie będą inne questy. W innym miejscu. I z innymi postaciami. Anyway. Zjednujemy sobie dalej przeciwników. Sprzymierzeńców, znaczy nie przeciwników, przepraszam. Generalnie. Czy babka, czy facet? Babka. Wolę babkę. Witaj, Leroarze. Iskadar stwierdził, że jedno z was może mi towarzyszyć w Amar Aret. To dobrze, do kogo się zatem decydujesz? Znasz nasze umiejętności, oboje moglibyśmy ci się przydać, ale nie możemy przeciwiać się woli Iskadara. Z kim zatem chcesz wyruszyć, Leroarze? Fajne. Zjawię się na czas, do zobaczenia. Dobra. Liczba osób w drużynie 5, no czuję się spełniony. Dobra, lecimy teraz chyba do Azarian, tak mi się wydaje, bo Azarianie teraz? Tak, co mi jeszcze zostało? A, Iskadar z Gildimagów tu sobie odznaczę w notatniku. Nagrywam ten odcinek zaraz po tamtym, bo i mam włączony w notatniku listę zadań, tak jakby. Tronin, Azarianie, dobra, Tomasza u Azarian. Lavadril, elfy, no to trzeba się kierować tam w stronę Azarian, to nie ma innego wyboru, także ja robię cięcie i idziemy do Azarian ogarniać coś tam, także chwilka. Okej, jestem już u Azarian. Oczywiście, no, nerwicy paznokci dostawałem jak szedłem przez te lasy i góry, pola i doliny, bo no dziadostwa tam to jest tyle, jak ile gwiazd na niebie, tak można to porównać, ja pierdzielę. Ale przeszedłem, tak, drogę śmierci, żyję, znaczy nie żyję, bo zginąłem podczas walki, ale mój towarzysz mnie dociągnął na miejsce, także Ingold, spoko typ, rator, teraz tak. Problem polega na tym, że nie pamiętam, który to był ten Tronin. A to ty jesteś takim znaczy tym, przywódcą Azarian, tak? A, to fajnie, że dopiero teraz się dowiedziałem. No dobra, nieważne. Gdzie się podziewałeś tyle czasu? Myślisz, że bycie jednym z nas polega tylko na nabijaniu się? No cóż, właściwie to mam sprawę. Nie chcę o tym słyszeć. Najpierw zajmiemy się obowiązkami w obozie, a później porozmawiajmy. A co mam zrobić? Po pierwsze, idź do gospody i poproś karczmarza o jedzenie dla kopaczy, a po drugie, w chacie koło studni ponoć straszy. Zbadaj tę sprawę i wypędź złe moce, chociaż to pewnie lamentowania tej świrniętej Aldy. Ona zmyśla różne rzeczy i ją także znajdziesz w gospodzie. Od kiedy zaczęła widzieć zjawy, nie wraca w ogóle do domu. Dobrze, zajmę się tym. Ej. Co my tutaj mamy? Muszę tak, udać się do gospody, karczmarza, żarcie dla robotników. Dobra, spoko. Rozumiem. Jestem prostym organizmem, który rozumie takiego typu komendy, także dzięki stary za quest, to zawsze to jakiś exp, nie? Cześć stary. Dronin przysyła mi po mięso. No najwyższa pora, kopacze pewno już zgłodnieli, już wszyscy żyją, no to każdego z nich obdasz kawałek... Jeśli wszyscy żyją, to każdego z nich obdasz kawałkiem mięsa. To powinno starczyć. Otrzymałeś mięso razy 7. 7 razy mięso do rozdania? To dużo. No dobra. Takie nasze zasrane zadanie. No dobra, niech będzie. Trochę mi się przypomina ten, w paralelu jak roznosiłem te paczki, takie trochę to było. Takie dość podobne, tylko że w paralelu nie miałem... Nie wiedziałem, ile tych paczek w zasadzie będę roznosił. Cześć stary, masz tu... Co tak się rozglądasz? Wniosłem ci jedzenie. Tronin sobie o nas przypomniał, to dobrze. Masz mięso. Rozdałeś 1 z 7 kawałków mięsa. No dobra, spoko, cieszę się. Cieszę się. Gimli któryś tam. Chcesz mieć żarcie? A co to? Krasnolud to nie kopacz, czy jak? Ludzie, moment. Kurna, dyskryminacja. O, jedzonko, miam, dzięki przyjacielu. Dobra, 2 z 7 doświadczenia plus 20. Za każdy kawałek mięsa dostaję 20 expa? O, to ja się zgadzam na taki układ. To tak, to ja mogę z tym mięsem latać i za 100 kawałków rozdawać. Spokojnie, to panowie, no to nie ma problemu. No i drugi krasnolud, który jest, kurde, dyskryminowany. Co wy myślicie, że krasnoludy nie głodnieją, że to są murzyny, które pracują za darmo? To nie ma tak łatwo. Dobra, chcesz kawałek mięsa, no masz, no spoko stary, no jeszcze 2 kawałki, także tutaj Gimli, ty chcesz? No dlaczego żaden Gimli nie może dostać w mordę mięsem? Powiedzcie mi czemu. Czego ci potrzeba? A co ty głodny? A, ty nie jesteś kopacz, to ci się nie należy, widzę. No, żury, dobrze, dzięki za expa, idziemy dalej. I tu jest ostatni kopocz, mam nadzieję. Cześć. No, no pyszne, 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 pyszne. No, rozdałem już mięso całe, także czuję się spełniony. Dobra, zapiszmy sobie grę na tym... Musiałem odchroknąć. Zapiszmy sobie grę na drugim właśnie slocie i teraz tak. Tutaj chyba straszy, tak? To tutaj straszy, czy... Zaraz, gdzie? Mięso. Porozmawiać z Aldą o jej domu, który ponoć jest nawiedzony. Która to jest? A, ona w karczmie przesiaduje. No dobra, dobra. To w jej, na jej chacie straszy. No to było duchów nie wywoływać. Jak była, gdzie była ta gospoda? To było tutaj na górze. Dobrze, dobrze, dobrze. Ogarniam spokojnie. Tutaj na górę. Hups. Gdzie, która to jest teraz ta Alda? To ta chyba najbardziej świrnięta. Która mi tu najbardziej wal... Ta, bo tak na zielono wygląda. Witaj. I czego ty nie chcesz? Pośmiać się jak resztę tych kretynów? Też uważasz, że jestem szalona? Nie wiem, co mam myśleć. Właściwie to chcę ci pomóc. Chcesz pomóc, czy ktoś ci kazał? W tym obozie nikt nie jest bezinteresowny. Dobra. Od jakiegoś czasu nocami zaczęły się przesuwać krzesła i obrazy w moim domu. Pomyślałem, że to podziemna rzeka daje znać o sobie. Ale potem zobaczyłem to odrażającą, gnijącą twarz. To było straszne, szybko uciekłam. Od tego czasu śpię w domu Ratora, nikt mi nie uwierzy. Śpisz w domu Ratora, czy z Ratorem? Dobra. Nie będę tutaj żadnych teorii wysnuwał. Myślę po prostu, że mam romans i wymyśliłem to sobie, żeby z nim zamieszkać. Patrzcie, kurna, jak przewidziałem, nie? Przewidziałem, kurna, zachowanie ludzi. Przekonamy się, kto ma rację. Zajrzę do twojego domu. A gdzie jest twój dom? Naprawdę nie można było informacji podać, gdzie jest ta chata. No dobra, to szukamy teraz. W takim razie będziemy szukać. To tutaj? Nie. Chyba, że ta mała dziewczynka to duch. Diabeł wcielony, wątpię. Dobrze. Przy studni, tak? To jest to? To jest chyba dom przy studni. On coś tam mówił właśnie, że coś tam przy studni jest. Co to za gówno? No fakt, ale... To jest ten wielki duch, którego ona się wystraszyła? Nie, może to... To jest straszne. Jednak Alda nie jest szalona, zjawa istnieje. Człowiek! I na dodatek gada. Hej! A przepraszam, nie tym głosem. Gień, przepadnij, siło nieczysta. Poczekaj, człowieku! Czego chcesz i czemu straszysz mieszkańców? Chcę odzyskać swoją własność! Kiedyś mieszkałem w tym domu, ale nigdzie nie widzę mojego naszyjnika. Jakiego naszyjnika? Rodzinny klejnot z wygrawerowaną literą M. Gdzie może on być? W tym domu! W moim domu! Jakoś nigdzie go tu nie widać. Właśnie! Ta wstrętna Alda ukryła go! Porozmawiam z nią. Jak odzyskasz naszyjnik, to zostawisz ją w spokoju? Odejdę stąd na zawsze! Dobrze, nigdzie nie uciekaj. Niedługo tu wrócę. O! Dobra, myślałem, że mnie gra zablokowała. Ale to było chamskie, no nie? O Jezu, jak ja bym się wtedy wnerwił. Boże kochany. Bo ja myślałem, że to jest tak, że teraz już wpadłem w jakieś zdarzenie, wiecie, w pętlę jakoś. Za ten zdarzenie, czy coś w tym stylu i nie ucieknę z tego, ale uciekłem, więc się cieszę. Udało ci się coś ustalić? Czy u ciebie w domu mieszkał ktoś wcześniej na literę M? I tak! Rodzina Mattersów! Czemu pytasz? Nie jesteś szalona, twoja zjawa rzeczywiście istnieje. W domu szuka naszyjnika, który jest klejnotem rodziny Martensów. Kiedy się przeprowadziłam, nic nie dostało! To niedobrze, bo ten duch nie odejdzie stamtąd, dopóki nie dostanie naszyjnika. Co więcej możesz mi powiedzieć o Martensach? Stary Fis Martens był wdowcem, miał 2 synów, nie pamiętam ich imion. Jeden był dużo starszy od drugiego. Ojciec ze starszym synem brali udział w Wielkiej Wojnie. Młodym opiekowali się pierwsi Azarianie, którzy zaczęli się tu osiedlać. Gdy wojna miała się już końcowi, młody Martens został straszne wieści. Jego brat i ojciec polegli niedaleko polany jednorożców. Z rozpaczy ponoć rzucił się ze skały, jego ciała nigdy nie odnaleziono. Czy wiesz, w którym miejscu to było? Starsi Azarianie mówili, że w pobliżu wodospadu. Sprawdźcie proszę, chcę zyskać mi dom. Czekajcie, gdzie jest wodospad? Czy ja znam jakieś miejsce z wodospadem? Zjawa rzeczywiście dobra. W domu Aldy mieszkała niegdyś rodzina Martensów. Jeden z synów starszego Fista Martensa ponoć rzucił się ze skał. Muszę poszukać w pobliżu wodospadu. Może uda mi się odnaleźć jakieś ślady. Pytanie, gdzie jest ten wodospad? To było gdzieś w górach? Czekajcie. Tu był ten wodospad? A nie mogę tam na górę przejść, no dobra. Wodospad był chyba na górze. Z tego, co mi się wydaje, to wodospad raczej jest zwykle na górze. On nie płynie od dołu do góry, tylko od góry do dołu, nie? Znaczy, z logiki tak mojej wynika. Nie wiem, czy to jest w jakikolwiek sposób... ma to się jak do rzeczywistości, ja tak sądzę. A ty, urwi połciu, mam cię! Jeszcze jak ktoś mi zabierze ten naszyjnik, jak będę chciał go zabrać, to skuję mu dupę. Dosłownie. Naszyjnik oznaczony literą M. Tego szukałem. Trzeba wrócić do domu i oddać zgubę właścicielowi. Tyle? Bez żadnych rewelacji? A to dziwne. Myślałem, że jeszcze coś na mnie wyskoczy, będzie chciało mnie zeżreć, zjeść, wypić moją krew, zjeść moje tkanki, czy coś w tym stylu, nie? To tak, to przyzwoicie, cieszę się. Wiecie, bez utrudnień jest zawsze łatwiej. Więc tak, idziemy do... A, to nie tutaj było, to było w dół. O, idziemy teraz do domu oddać zjawie naszyjnik. Nie wiem, w jaki sposób ona ten naszyjnik weźmie, bo to jest zjawa w sumie. Ale dobra, pewnie ma jakiś tam... znaczy, no wiecie, jak przez zjawę wszystko przenika, to naszyjnik w sumie też powinien przenikać, ale może... może ja źle myślę. Nasz naszyjnik musi gdzieś tu być! Udało mi się, to chyba twoja własność. Jest! To nasz rodzinny skarb! Ojciec będzie zadowolony, że go odzyskałem! Cieszę się, że mogłem pomóc. Czy teraz opuścisz ten dom? Dom! To nasz dom! Ojciec znalazł jednak nowy, lepszy! Ja też się udam! Dziękuję, człowieku! O, bez żadnych rewelacji, tylko taka pyk i zniknął. No, fajnie. Dobrze, fajnie, cieszę się, że ten duch nie chciał więcej, ale no nie wiem, żeby mu dobrze, ale znaczy, kurde, wiecie, żeby tam jeszcze mu kupić jakichś ryb czy coś, no bardzo dobrze. Cieszę się, że bez żadnych rewelacji to przebiegłeś, bardzo się cieszę. Zapiszmy. Cześć, oddałem ci dom. Znaczy, masz już dom wolny, także spokojnie. Już nie musisz tam spać z tym kolesiem, znaczy tam mieszkać u kolesia, przejęzyczyłem się, przepraszam. Udało ci się coś ustalić? Miałaś rację, ta zjawa to młodszy syn Fista Martensa. Oddałem jego naszyjnik. To dobrze, ale czy on sobie już poszedł? Tak, nie będziecie już niepokoić. O, dziękuję! Przyjmij te sawary jako nagrodę! Otrzymałeś 50 sawaru, doświadczenie plus 100. Dobra, cieszę pałem, mięso dla kopaczy. No to podzieliłem już praktycznie. Dobra, to mam teraz chyba dojść, znaczy tam wrócić do Tronina, tak? Martwi mnie tylko to, że ten quest się nie zdezaktywował, ale to może tylko... dziennik zadań tak ma, no miejmy nadzieję. Cześć. No i jak, zająłeś się sprawami Azarian? Mięso rozdane, duch Aldy też nie będzie już sprawiał problemu. Dobrze, że poczuwasz się do odpowiedzialności za ten obóz, jesteś przecież jego częścią. Oczywiście, że się poczuwam, dlatego tak samo jak inni Azarianie nie robię nic bezinteresownie. Sorry, jakoś nie idzie mi czytanie dzisiaj. Potrzebuję ludzi do wyprawy w głąb Amar Aret. Czyś ty na głowę upadł? Nie wiem, jakie masz plany odnośnie rezerwatu, ale nikt przy zdrowych zmysłach z tego obozu za tobą nie pójdzie. Co mam w takim razie zrobić? A jak ci się wydaje? Tak jak sam zauważyłeś, Azarianie to ludzie interesu. Jak ich zmotywujesz we właściwy sposób, z pewnością zrobią niejedną głupotę. Typowymi najemnikami są Norhad i Kirsten. Może porozmawiasz też ze swoim bratem albo magiem Krelionem. Tak też zrobię. Azarianie wiele ci zawdzięczają. Jesteś już gotów, aby poznać ostatnie tajniki naszych działań. Kim chcesz być, Leroarze? Skrytobójcą? Poprawisz swoją zręczność i poznasz technikę zatrutego ostrza oraz podwójnego cięcia. Będziesz bazował na styl... Kuźwa, no nie idzie mi czytanie. Na szybkich stylach walki i bezlitośnie zabijał ofiarę. Bojownik natomiast łączy styl szybki, podwójne cięcie z siłowymi, ogłuszający cios. W bezpośrednim zwarciu będzie nie do zatrzymania. Bycie łowcą oznacza zwiększenie zwinności oraz umiejętności myśliwskich, zabójcza strzała i grad strzał. W Amar Aret z pewnością znajdziesz bestie, na które warto by zapolować. Pamiętaj jednak, że do wszystkich człowiekokształtnych stworów będziesz potrzebował innego stylu walki. Zastanów się dobrze, tą decyzję znacznie wpłynie na twoją walkę w Amar Aret. I teraz tak, wytłumaczę wam po kolei, dlaczego nie wybiorę tego, a wybiorę ten, taki styl, Azarian. Więc tak, bojownik to jest klasa postaci, która stawia na siłę głównie, tak, że niby tam jest zwinny, nie, ale takie raczej te siłowe style łączy, prawda? Jako, że ja mam łuk, to... Dla mnie styl siłowy, no czym ja będę? Cięciwą kolesi naparzał, czy będę ich straszył, że odbiję im tą cięciwą w oko? Wątpię. Więc raczej będę stawiał na takie zwinne, tryby, więc raczej tak. Łowca to jest ktoś, kto... No według mnie ta klasa postaci trochę nie ma sensu, bo to się przydaje, jeżeli polujesz na zwierzęta, a na zwierzęta ja już nie poluję od sporego czasu, więc skrytobójca mi się wydaje najbardziej przyzwoitym wyjściem, więc skrytobójcę, tym bardziej, że ja chciałem być zawsze asasynem, więc skrytobójca. Nauczyłeś się umiejętności zatrute ostrze, podwójne cięcie, zręczność +2. Cieszę się. Cześć, stary. Dobra, co my tu mamy? O, nie będą chętni na wyprawę. Porozmawiam z najemnikami Norhadem i Kirsten, ale im raczej trzeba będzie zapłacić. Może uda mi się namówić na wspólną podróż mojego brata oraz maga Kreliona. No wiecie, no braciak to by się przydał, tylko pytanie, gdzie on jest? On jest gdzieś tutaj? U tego maga, czy... Nie no, Kreliona to ja nie chcę, nie lubię dziada, stary, śmierdzący grzyb. Nie, nie lubię go naprawdę, bo to jest... No po prostu, źle się zachował z tym naszyjnikiem, więc... Niech się wali na ryj. Dobrze, może przy moście jest ten typ, jak mój brat. Czy gdzieś, naprawdę nie mam pojęcia, gdzie on może być, ale najbardziej przyzwoitą... wyborem najbardziej przyzwoitym to jest, że... Nie ma go tu! Gdzie on może być? Powiedzcie mi, kurde, gdzie? A, tu jest! Boże, ja ślepy jestem, no dobra. Cześć, stary. Co słychać, braciszku? To co zwykle, wymyślam kolejne sposoby na ratowanie świata, a u ciebie? Wymyślam kolejne sposoby na szybki zarobek. To może znowu połączymy siły? Co chcesz zrobić? Wejdź do Amar Aret, ja załatwiam swoje sprawy, a ty swoje. Po wojnie na pewno zostało tam sporo złota, broni. To tylko przypuszczenia. Nie ryzykujesz, nie zyskujesz. Pomyśl, czy przy takiej nawałnicy potworów w jednym miejscu ludzie mieli czas, żeby zbierać wszystkie kosztowności, które tam zostały? Wiesz, jak mnie podejść, bracie. Zawsze lubiłem ryzyko. Co mam zrobić? Zjaw się przy bramach Amar Aret. Niedługo i ja tam będę. Oh yeah. Oh yeah. No czuję się lepszy. Którzy tam jeszcze chcieli ten? Znaczy, których ja jeszcze mogłem zwerbować? Braciaka mam 6 osób, czyli zostało jeszcze 4. Dobrze by było tak jeszcze ze jedną, dwie osoby, w zasadzie 2 osoby tutaj zwerbować. O, mam 6 osób, tak? To będzie 2 osoby, to by się przydało. Tylko nie chcę płacić nikomu. Brata. Mac Krelion. Wiecie, jak mnie to boli? Nie chcę tego Kreliona tam brać, bo to Krelion to jest ciota. Znaczy, szmata. Znaczy, do... Zły człowiek, tak. Zły człowiek, tak. Zły mak po prostu. I nie chcę go brać. Dalej, kogo my tu mamy? Norhard i Kirsten. Trzeba będzie zapłacić. No to może jak będą zapłaceni, to będą trochę lepiej działać. Rator. A czy to nie są ci kolesie, co tam przy obozie przy wejściu czatowali? Chyba tak. No to można w sumie tam do nich podejść. Nie podoba mi się ta perspektywa, ale czemu nie? Witamy w obozie. A ty? Nie. A ty? Może ciebie mogę wziąć? Ernst! Nie. Ty to w ogóle, widzę, nie masz powiązania z fabułą w żaden sposób, tylko miałeś jakieś tam parę questów, chyba 2 questy poboczne, czy 1 quest poboczny, nawet i tyle. No dobra, niech ci będzie. Więc zapłacimy tym typom, jak nie będą chcieli za dużo. Pewnie będą chcieli po 500 sawarów, znając życie. Gord. A ty? Nie? To którzy to byli? Dobra, ja zaraz wracam, jak ich znajdę, bo to masakra. Mam typków, mam już typków, znalazłem ich przypadkowo. Witajcie, Kirsten, Norhardzie, mam do was pytanie. Czego potrzebujesz? Wybieram się w głąb Amar Aret. Czy zechcecie pójść ze mną? A myślałam, że ten numer z trolem był najgłupszy, jaki widziałam. Jak dla mnie brzmi ciekawy. Zapomnij o razie, to nam dobrze. O co, jeśli wam zapłacę? Mówiłam ci kiedyś, że nie stać cię na mnie. Kirsten, czy ty chcesz tu tkwić do końca życia? Ja się zgodzę na taką wyprawę za 50 sawarów. To już coś. Niech ci będzie. Moja stawka jest taka sama jak Norharda. Leroarze, jeśli chcesz zatem nas nająć, no to uzbieraj odpowiednią ilość złota. Taka wyprawa dla nas wymaga przygotowań. Przemyślę to i dam wam znać, czy znajdzie się dla was miejsce w mojej drużynie. No pewnie, ten grubas to ja muszę go wziąć. Chciałbym cię zatrudnić. Oddałeś 50 sawarów. Nie pożałujesz twojej decyzji. Przygotuję się teraz. Spotkamy się przy wejściu do Amar Aret. Bywaj. Doświadczenie +100, liczba osób w drużynie 7. Dobra, jeszcze tą babkę. Witaj, razem. Podjęłaś już decyzję? Chciałbym cię zatrudnić. Masz 50 sawarów. Nie jestem przekonana co do konieczności opuszczenia tego miejsca. ale myślę, że to okazja do wzbogacenia się. Do zobaczenia przy Amar Aret. Do zobaczenia, Kirsten. Jej. Dobra, ale strasznie dużo expa mi napizgało przez te zadania. To mi się podoba. Co nam zostało? Iść do elfów. Kreliona to ja... Choćby, nie wiem, mi płacili za to, to i tak bym go do drużyny nie wziął, bo ja go nie lubię. Strasznie go nie lubię. Mamy na pieńku. Znaczy ja mam z nim na pieńku, ale... Nie lubię go, więc... Spoko. Idziemy teraz do elfów. Zwerbuję może dwa elfy i chyba team będzie uzbierany, co? Tak mi się wydaje, więc... Co? Warto robić cięcie? Ta, warto robić cięcie, więc zaraz wracam. No dobrze, mamy teraz już, jesteśmy u elfów. Aha, jeszcze zostało nam oprócz elfów, to nam została jeszcze bestia z bagien. Jozin pewnie, Jozin z bazin, to jest na pewno ta bestia, ta atakuje te bagna. Tak, tak jest. To Jozin z bazin, zły człowiek, znaczy to człowiek? To bestia jest, to nie jest człowiek, dobra. I jeszcze nam zostało magiczne źródło, więc dobra, to później, może w następnym odcinku nawet, bo teraz to... No, Simon numer 1. Witaj, królowa Lavadril. Jak twoje poszukiwania trzeciej części amuletu? Żeby dotrzeć do ciemnych elfów, muszę zebrać drużynę, z którą wejdę do rezerwatu. Zatem dostaniesz pomoc również ode mnie. Dzięki ci, królowo. Wejdziesz ze mną do Amar Aret? Nie. Muszę opiekować się sercem lasu. Porozmawiaj z Awalem i Gajonem. Może zechcą ci towarzyszyć. Zajdź również do Azara Azarat Kadam, który z krasnoludów z pewnością będzie chętny do bitki. A gdzie jest Eluwiel? Czy wróciła cała i zdrowa z bagien? Tak, to zaradna dziewczyna Fifli jest chacie obok, zejdź do niej. Widzę, co się święci. No siema, co tam? Bezpiecznie z bagien wróciłeś, laska, no tam wiem. Bagna to niebezpieczne miejsce, jak ona zdała radę? Miło cię widzieć, dobrze, że nic ci nie jest. Też się cieszę, Eluwiel, że jesteś cała i zdrowa. Pamiętasz, to chata, w której się z tobą opiekowałam, jak byłeś ranny? Słodko wyglądasz podczas snu. Nie podglądaj mnie, jak śpię. No to było z troski, przecież wiesz. Wiem. Muszę zebrać ochotników do wejścia ze mną do Amar Aret. Na kiedy mam być gotowa? Nie proszę cię, żebyś tam ze mną szła, to zbyt niebezpieczne. Nie chcę cię mieć na sumieniu. Potrafię sama o siebie zadbać. W pojedynkę biegałam jako mała elfka po mrocznych bagnach. Od dziecka byłam uczona, jak radzić sobie z bogami, a ty potrzebujesz pomocy. Masz rację, przygotuj się zatem do drogi i zejdź pod bramę rezerwatu. Dobrze. Ten ale Leomania. Do najbliższego spotkania. Dobrze, super. 9 osób w drużynie. No to Gajan oczywiście... Gajan znaczy to tak, to też trzeba go wziąć, bo to... Miło cię znowu, widzicie, raże. Ze wznajomością, Gajan, muszę wybrać się do Amar Aret. Zbieram właśnie ochotników. Ile słyszałem o tym miejscu, ale odkąd pojawiłem się w Akwaronie, jest ono cały czas zamknięte i pilnie strzeżone. Coś mi mówi, że powinienem pójść z tobą. Może znajdę w ten sposób drogę do domu. To świetnie, spotkamy się w takim razie przy bramach rezerwatu. Będę tam czekał. Doświadczenia plus 100, osób w drużynie 10, więc kurna, no czuję się spełniony, nie? A mogę więcej osób w drużynie wziąć? Na przykład tego mogę typka wziąć? Jeszcze żyjesz, nie doceniłem cię, Eden. Co udało wam się znaleźć w wieży nekromantów? Niewiele, porozmawiaj z druidem Koglarem. On więcej przeglądał ksiąg, ja zajmowałem się niedobitkami, nie umarłymi w tym czasie. Czy zechcesz mi towarzyszyć w Amar Aret? Chyba, Czedan, moje miejsce jest tutaj, muszę chronić swój dom. Rozumiem, bywaj. Dobra, mogę jeszcze kogoś... O, mam brak zadań. Dobra, mam 10 osób. W zasadzie mogę więcej tych osób wziąć, bo tam to zawsze jakiś exp, prawda? Tylko... czy potrzebuję więcej osób? Tak, potrzebuję. Dobra, to ja wezmę jeszcze z nadwyżką. Wiecie, to exp zawsze się przyda. To, że tam te krasnoludy będą czekały, żeby obić komuś mordę, to nieważne, bo tak naprawdę... Przyda się więcej expa, dobra. Robię cięcie, idę do tych jaskiń i będzie elegancko, także zaraz wracam. No dobrze, jestem w kopalni, teraz który gimli się ze mną zabierze? O, dobra, zabierz, o, no fajnie, a to pewnie jeden z tych ważniejszych gimli dopiero się ze mną zbierze, tak? Może ten Rudosławy gimli? Cześć. Nie? No kurde, szkoda. Dobra, gimli jakiś, elu. Który gimli ze mną pójdzie? Tutaj tylko widzę murzyn. Dobra, a tam widzę jakąś rudę, która jest dla mnie. Daj mi to. A, jest, dobra. Nie mogę żadnego Glimiego znaleźć. Widać, wszyscy pouciekali w popłochu, widząc moją potęgę, niestety. Ale nie ma się czego bać, panowie. A może ty, Gimli, mi pomożesz? Uważaj na zielonoskórych, przyjacielu. Bez obaw, wiele już widziałem i dam sobie radę. Szukam odważnego krasnoluda, który będzie mi pomagał gnębić potwory w Amar Aret. On ciekawa propozycja, szczerze mówiąc, z chęcią pomagałbym dla odmiany toporem, a nie kilofem. Poza tym mam długo bez ciebie, pomogłeś nam z goblinami, teraz ja pomogę tobie, tylko nie mogę tam od razu, nie mogę tam... Kurde. Tylko nie mogę tam od razu opuścić kopalni. Obiecałem Kurinowi dostarczyć 5 tu krudy żelaza, ja przygotuję się do wprawy, a ty w międzyczasie pozbieraj to rudę. Biorę się do roboty. Ruda żelaza, tak? Dobra. Gdzie mam, ile mam rudy żelaza, tak by the way? Bryłka żelaza. Mam. Ale wiecie, pozbierać zawsze nie zaszkodzi. Ale to w następnym odcinku ja pozbieram te bryłki chyba, bo to będzie nudne, także... No. Widzicie, opłaca się jednak, bo im więcej expa, tym lepiej. Także zbiorę maksymalną liczbę ludzi do teamu. No i niestety chyba będę musiał tego Kreliona wziąć, bo to zawsze te 100 expa wtedy, 100 expa to niwki i pierdział, to jest sporo, także... Ogarniemy. Na ten odcinek to wszystko, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie. Macie także link tutaj na górze, który się teraz pojawił w filmiku. A przynajmniej mam nadzieję, że go wstawiłem, jak nie zapomniałem. Na dole macie maila, jeżeli chcecie coś tam napisać, wysłać czy coś tam ogarnąć. Chcecie po prostu po coś mojego maila, to jest w opisie, bez problemu. Zapraszam was do innych filmików i... Na razie.